Tczewscy Animalsi apelują o pomoc. Wystarczy, że otworzymy nasze serca i wesprzemy akcję tczewskiego azylu dla zwierząt. A cel jest szczytny. Placówka chce stworzyć dom spokojnej starości dla tutejszych czworonogów. Potrzeba 25 tysięcy złotych, aby stworzyć przyjazne miejsce dla tych psiaków, które już nie mają szans na adopcję. No niestety staruszków w schronisku jest coraz więcej. Psiaki są porzucane, jeżeli są chore, jeżeli są stare, niedołężne, potrzebują pomocy lekarskiej, jakichś tam zmożonych nakładów finansowych. Są znajdowane w różnych częściach i miasta, i wsi, przywożone do nas i mają dosyć małą szansę na adopcję. Więc mamy problem, kiedy jest zimno, chowamy staruszki do ogrzewanego pawilonu. Oczywiście jest tam miejsc, liczba ograniczona, są psy po wypadku, są czasem potrzebujące też, no i mamy problem. I 2 lata temu powstała u nas taka fajna szczeniakarnia. Teraz wyobrębiliśmy tutaj miejsce i pomyśleliśmy, że super by było, gdyby staruszki oddzielić od reszty psów. One są słabsze, one są spokojniejsze. Chcielibyśmy, żeby one u nas miały jak najlepsze warunki, jakie możemy tutaj w schronisku stworzyć. Ile mniej więcej takich piesków mamy w tczewskim azylu? No i weteran, który najdłużej bytuje, ile ma lat? Takich najstarszych jest około 10. Weteranem w tej chwili jest Krzywy Misiu, który w schronisku jest przynajmniej 10 lat, nie wiem jak wcześniej. No i ma około 15-16, trudno orzec. No my piszemy powyżej 10. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony pomagam.pl, ale także bezpośrednio na konto placówki. W tczewskim schronisku przebywa obecnie 100 psów i 25 kotów, w tym około 10 psich staruszków, które czekają na każdy gest dobrej woli.